Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o nowym filmie na kanale Trudno być katolikiem, w którym arcybiskup Jan Paweł Lęga wypowiada się również na temat bractwa świętego Piusa X. Zapraszam. Na samym początku chciałbym zauważyć, że arcybiskup Lęga jest być może jedynym w Polsce biskupem, którego naprawdę można nazwać pasterzem i dlatego zasługuje już na wejściu na szacunek. A więc bardzo proszę, jak sam zauważa, nie jest on wykładowcą języka polskiego, tylko biskupem. I bardzo proszę, żeby również w komentarzach zawsze odnosić się do księdza arcybiskupa z odpowiednim szacunkiem. To naprawdę jest już bardzo dużo, że mamy takiego biskupa, który faktycznie jest w stanie powiedzieć rzeczy przykre, niewygodne, który faktycznie dba o duszę i nazywa zagrożenia, które są dzisiaj w Kościele, które faktycznie są bardzo niebezpieczne. Po tej uwadze wstępnej spójrzmy na to, co arcybiskup mówi i później postaram się do tego odnieść. Jeżeli mnie ktoś mówi, powie, że nie jest z tej szynki, bo ona jest sztucznie wyprodukowana, to dajcie mi szynki z prawdziwego wieprzaczka. Ja z chęcią ją zjem. Ale jak wy mnie nie dajecie z prawdziwego wieprzaczka, a mówicie, tej nie jest, to u mnie będzie taki wygląd, taki będzie jak... No jak głowa, jak się tobie będzie, takie nie wiadomo co. Dlatego coś musi być za coś. Za tyle lat, co jest bractwo Piusa X, powinniśmy się postarać, widząc jaka jest sytuacja, ażeby umożliwić tym księżom, produkując jakieś produkcje książkową, elektroniczną, na CD-czkach, na różnych innych nosicielach elektronicznych, ażeby można było kupić w każdym sklepie, albo u nich chociażby to kupić, żeby można wiedzieć, jak msza się odprawia, co było zniszczone w czasie mszy świętej, ażeby każdy mógł się dokształcić. A kiedy Aquinatis mówi, że nawet jeżeli ksiądz odprawia mszy świętej trydeńską, to nie znaczy, że on wszystko zna, bo on nie wie, co było przed Soborem Watykańskim II, to Aquinatis: czy ja jestem winny, że ja tego nie znam? A to, co ja mówię teraz, posłuchaj, Aquinatis, i skonfrontuj się ze mną, czy to, co ty mówisz, czy to, co ja mówię, tutaj trzeba znaleźć jakiś taki punkt wyjścia. Nie kazić w stronę, powiedzmy, jednej czy drugiej, a znaleźć Pana Boga między, na miedzy, kiedy było dwa ogrody tego i tego, damy wykopały rów, żeby między nami nie było sprzeczek, żeby była prawda konkretna, jasna, żeby ludzie nie mówili, niby powiedział wszystko dobrze, ale jakiś jest zgrzyt. Dlatego żeby kiedy Aquinatis mówi, że ten, który chce, nawet odprawia mszy świętej, musi przyjść do bractwa Piusa X, jak wy sobie wyobrażacie bractwo Piusa X, jeżeli ja, arcybiskup Jan Paweł Lęga, mam 71 rok, odprawiam się święto trydencko cały rok. Wy możecie śledzić za moimi wypowiedziami, co mówię do świata, do ludzi. I teraz ja przyjdę do was w jakiej osobie? Postawicie mnie odźwiernym, zamiatać może tam na ulicy, może kartofli czyścić, no bo trzeba jakoś przejść ten młodego wojownika, nie? Trzeba wiedzieć, co trzeba robić. A wy dajcie te możliwości, pokażcie światu, że wy macie to. Nie tylko trzymajcie u siebie i chodźcie do nas. Jak wy to będziecie robić hojnie, nasypując do naczynia i jeszcze utrząsniecie i jeszcze dosypiecie, hojnie będziecie dawać wszystkim to, co wy znacie dla innych, a oni to, co znają, skonfrontują z sobą. Czy oni to znali, jak wy to znacie? Czy im coś trzeba troszkę podprawić? Tego wystarczy.
Oni nie muszą wszystkie wstępować do bractwa Piusa X, bo Pan Bóg nie powiedział, że bractwo Piusa X jest już, jak to się mówi, jedyny na świecie i inny jest nieważny. Ja nie osądzam tą wypowiedzią bractwa Piusa X, tylko że mówię, że na to trzeba zwrócić uwagę. Ja też tutaj w Licheniu, kiedy byłem, tutaj 10 lat, i tutaj jest warsztaty tego bractwa, tego Trydenckiej Mszy Świętej. I też kiedy widziałem, różni tu księża chodzą. Jeden tak idzie tam z kobietkami, jakiś pielgrzym, taki sobie prosty wujek, taki jak ten kokosz przed tymi pisklętami. A tu takie idą, takie wszystkie równiutkie, takie jakby niby stąpają po ziemi, a tak patrzę na ziemię, niby na niebie chodzą. Przyglądam się do nich, coś tutaj mnie nie gra. I kiedy rozmawiam z tymi księżmi, którzy naprawdę chcieliby czegoś się nauczyć i widzą masę pychy w tym wszystkim, to bracia z bractwa Piusa i innych, tych, którym się wydaje, że jesteście już jakby przy Bogu tak przygarnięci, bójcie się tego, że możecie zrobić złą robotę. Dlatego mówcie prawdę taką, jak miecz obusieczny, do szpiku kości. A żeby nie było ani cienia jakiegoś tam chytrości, czy jakiegoś układaństwa jakiegoś. Pamiętam, dokładnie nie chcę teraz kłamać. A Chrystus mówi, dlaczego zazdrości takie jesteście? Jeżeli oni nie przeciwko nam, oni z nami. Jeżeli ja, bracia z 10 Piusa, jestem z wami, ale nie u was się znajduję, nie zamiatam wam tam terytorii, to ja jestem taki sam jak wy. Wzmocnić te siły, które jest, a nie prosto rozpraszać do reszty, bo to nie z nami, nie tak jak my. I dlatego nas nieraz oskarżają, że to musi być, oskarżają, że to znaczy jakby precyzyjność przy świętej, rączki złożone, i tam wszystko jest frędzli wydłużone, filakterii wydłużone, jeszcze jakiekolwiek rzeczy, że to jest ważniejsze. Nie to jest ważniejsze. Każdy może przy święte tydeńsko odprawiać. Jeżeli ja, stary dziad, się nauczyłem, to dlaczego młodzież się nie może nauczyć? Dlaczego nie może się nauczyć? To wszystkie wymówki, figowy listek i nikomu nie służy. Jeżeli dobrze powiedział ten przełożony tutaj, jeżeli ktokolwiek zrozumiał, że msza święta trydeńska jest ważniejsza, a ta jest wielce niegodziwa, to powinien postarać się, żeby jednak wejść na trydeńską mszę świętą, bo wtedy wchodzi w jakiś grzech. W jaki grzech? Nie róbmy tych wielkich grzechów, bo człowiek nie może zmienić samego siebie. Każdy z księży znajduje się w strukturze. Niech na tej drodze i tych, i tamtych błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Żyjmy w prawdzie, prawda nas wyzwoli. A za prawdę trzeba cierpieć, tak jak te, które napisane w liście. Oni cierpią za prawdę. Ale kto wytrwał do końca, zbawiony będzie. I tak samo w bractwie Piusa X. Dajcie nam wszystkie wasze wytyczne, mądre wypowiedzi, to wszystko, co było przed soborem, co wy zachowali. Dajcie wszystkim dajcie. Hojnie. Wtedy będziecie wielcy. A jak będziecie nosić w sobie taką, z troszką takim elegancją taką, to może to znaczy człowiek od razu czuje, widać Pana po cholewie. Pierwsza rzecz to kwestia tego, czy bractwo w jakiś sposób ukrywa skarb, który posiada. Myślę, że te słowa arcybiskupa wynikają z tego, że ksiądz arcybiskup nie wie, jak bractwo działało przez ostatnie, powiedzmy, że 30 lat tutaj w Polsce. Od wielu, wielu już lat rozprowadzamy płytę DVD, która jest przeznaczona dla kapłanów, która służy do tego, żeby kapłani mogli nauczyć się odprawiać mszę świętą trydencką. Rozeszła się ona naprawdę w wielu egzemplarzach i cały czas dystrybuujemy tą płytę. Chyba, że w chwili obecnej skończyły nam się zapasy. Tego nie wiem, jaki jest obecnie stan. Na pewno było jej bardzo wiele i rozprowadziliśmy już w międzyczasie naprawdę bardzo dużo egzemplarzy. Uczyliśmy również cały czas księży odprawiać mszę świętą trydencką, którzy przychodzili, zgłaszali się z taką prośbą. W ostatnim czasie również przyszło do nas wielu księży
którzy chcą do bractwa dołączyć. Mamy nasze wydawnictwo Tedeum, które nieustannie pracuje, książki wydaje. Ten właśnie skarb tradycji próbuje przekazać, chociażby nasze encykliki, które właśnie przekazują tą przedsoborową, dobrą katolicką doktrynę. Cały czas tym dystrybuujemy, cały czas jak możemy, to staramy się tą prawdą dzielić między innymi. Do tego służy również nasz kanał Szkoły Akwinaty. Myślę, że naprawdę nie można nam postawić takiego zarzutu, że gdzieś tam tą prawdę ukrywamy pod korcem. Staramy się pomóc, jak tylko jakikolwiek kapłan się zgłosi, chce się uczyć mszy świętej trydenckiej, to zawsze mu w tym pomożemy i płytą, i osobistą nauką. Zwracam na to uwagę. Arcybiskup Lefebvre zapisał nam to dosłownie w statutach, że bractwo kapłańskie musi być również do tego, żeby pomagać kapłanom, którzy przyjdą, którzy chcą pomocy, w jakiejkolwiek formie by ta pomoc miała nie być. To jest jednym z podstawowych celów bractwa i wielokrotnie również w Polsce już ten cel realizowaliśmy. I myślę, że tutaj być może ktoś wprowadził w błąd arcybiskupa. Nie wiem, dlaczego powstało takie podejrzenie, że bractwo tutaj gdzieś tam hermetycznie próbuje się zamknąć. Sam fakt, że właśnie mamy tutaj ten kanał i staramy się w internecie być aktywni, przekazywać tą naukę, myślę, że jest już pewnym świadectwem, że nie zamykamy się gdzieś tam, nie tworzymy jakiejś bynajmniej zamkniętej grupki wzajemnej adoracji, tylko że staramy się wyjść do ludzi. Jak najbardziej zgadzam się również z arcybiskupem, że środowiska tradycyjne często mają trochę taki posmak takiej właśnie arystokracji. Tutaj wszystko musi być takie piękne i takie zadbane. I tutaj właśnie idą tak prosto i w ogóle tutaj wszystko jest super. Takie czyściutkie i wygładzone. Otóż Bractwo Świętego Pisa X takie nie jest. I tutaj naprawdę zapraszam arcybiskupa do zapoznania się z nami bliżej. Zupełnie tacy nie jesteśmy. Arcybiskup Lefebvre, to znaczy zupełnie. Zawsze mogą się zdarzyć różne odchyły w różną stronę, to jest rzecz niewykluczona. Natomiast nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, był misjonarzem i on tego misjonarskiego ducha starał się nam wcisnąć, starał się nam go przekazać i myślę, że to się udało. W naszych seminariach bardzo duży nacisk kładzony jest na to, żeby seminarzyści nie ulegali takim właśnie dążeniom do takiego przesadnego przywiązania do tutaj pięknych strojów. Nie możemy nosić, na przykład księża bractwa noszą pasy bez flędzów. Dlaczego? Dlatego, że arcybiskup chciał, żeby nasz strój był strojem rzymskim, jak najprostszym. Bez jakichś tam właśnie dodatkowych ozdóbek, bez tam dbania o jakieś szczególiki, żeby to się nie przerodziło w takie właśnie przywiązywanie do takiego błysku, tak, żeby to nie było takie nastawione przede wszystkim na to, żeby to ładnie wyglądało. Często w pewnych ruchach, powiedzmy, tradycjonalistycznych można dostrzec taką tendencję i ja jestem arcybiskupowi bardzo wdzięczny za to, że on osobiście postarał się o to, żeby nam przekazać misjonarskiego ducha, ducha kapłanów, którzy po prostu chcą wyjść z tą nauką do tego świata, a którzy nie starają się stworzyć takiego muzeum i kółka wzajemnej adoracji po to, żeby było wszystko ładnie, ślicznie, pięknie, a wszyscy inni na zewnątrz są źli. To, że nie uważamy, żeby wszyscy inni na zewnątrz byli źli, można również zobaczyć w chociażby naszej akcji tutaj na kanale Szkoły Akwinaty Wyjdź z bańki, gdzie zachęcam do tego, żeby nie ograniczać się do tych informacji, które są dla nas wygodne, z którymi się zgadzamy, tylko konfrontować się również z poglądami innych po to, aby umieć nawiązać z nimi dyskusję, merytoryczną dyskusję. Nie o to chodzi, żeby się ze wszystkimi zgadzać, tylko o to, żeby potrafić merytorycznie dyskutować. Wydaje mi się, że arcybiskup zgadza się z nami również co do kwestii nowej mszy, to znaczy, jeśli dobrze rozumiem, to potwierdza to, co nasz przełożony, ksiądz Karol Sztelin, powiedział, że gdy człowiek zrozumie, że nowa msza jest zagrożeniem dla wiary, to oczywiście wtedy już nie może w niej uczestniczyć. Natomiast na wszelki wypadek tutaj jeszcze powiem do tego dwa słowa, jakie jest stanowisko bractwa. A więc, nawiązując do tego, że Kościół zabrania katolikom uczestniczyć chociażby w rytach prawosławnych,
chociaż to jest ważny ryt, a więc przed soborem to było zupełnie oczywiste, że człowiek katolik, który jest na przykład w kraju prawosławnym, jest tam nawet przez rok i nie ma kościoła katolickiego, jest tylko cerkiew prawosławna, to on nie może pójść na tą prawosławną mszę świętą, pomimo tego, że jest ważna i godna. Ale w ten sposób wyraziłby swoją akceptację dla schizmy, w ten sposób wysłałby ten przekaz, tak, że dla mnie ta jedność Kościoła nie jest istotna, ja popieram tą schizmę. Bo w praktyce aktywne uczestnictwo jest wyrazem poparcia dla tego, co się dzieje. Oczywiście. I tutaj naprawdę nie da się przed tym uciec. Tak? To jest aktywne uczestnictwo, oznacza, że ja przychodzę i biorę w tym naprawdę udział. I ja na zewnątrz wtedy wysyłam ten sygnał tak, że ja to akceptuję. I oczywiście to jest niedopuszczalne, na przykład w przypadku właśnie rytów prawosławnych, to znaczy mszy świętej, która jest odprawiana w cerkwi prawosławnej, prawosławnej liturgii. Analogicznie, jesteśmy w paradoksalnej sytuacji, gdy Rzym zaakceptował rytm mszy świętej, który długofalowo stanowi zagrożenie dla wiary. Jeśli ktoś jeszcze co do tego nie jest przekonany, zachęcam do zapoznania się, jeśli ma mniej czasu, z moim materiałem Nowa Msza a Modernizm. Będzie link w opisie. A jeśli ma więcej czasu, to z dłuższym wykładem, czy Nowa Msza to największa katastrofa w historii Kościoła. A jeśli macie najwięcej czasu, to zapoznajcie się i z jednym, i z drugim. I jak najbardziej polecam w tym kontekście również krótką krytyczną analizę nowego porządku mszy świętej kardynałów Ottawianiego i Baciego. Również będzie link do tego tekstu. Moim zdaniem po zapoznaniu się chociażby z tą krótką analizą krytyczną powinno być to czytelne, że nowy ryt długofalowo zniszczy wiarę, bo ryt ma ogromne znaczenie dla formowania wiary. To oczywiście, że to nie działa tak automatycznie, że człowiek pójdzie raz na nową mszę i od razu po prostu jego wiara się posypie. Natomiast długofalowo dla Kościoła to jest mordercze, dlatego że człowiek nigdzie nie jest tak bardzo zaangażowany w swoją wiarę, jak właśnie w trakcie liturgii. Taki przeciętny katolik, gdy idzie do kościoła w niedzielę, no to jest jego najbliższy kontakt z wiarą. Jeśli tam dostaje sygnały, które w zasadzie nie są katolickie, a które odpowiadają bardziej wierze protestanckiej niż katolickiej, to powoli ten człowiek będzie tym przesiąkał. I w ten sposób jakby na poziomie takich całych pokoleń to nowy rytm prześwięty jest straszliwym zagrożeniem dla katolickiej wiary. I dlatego my mówimy, że człowiek, który to zrozumiał, już nie powinien chodzić na nową mszę, nie powinien w żaden sposób swoją obecnością podpisywać się pod tym rytem. I uważamy, że jest to również bardzo praktycznie roztropne rozwiązanie. To znaczy, moim zdaniem, nie ma innej możliwości, żeby Kościół przekonać do tego, żeby wracał do starej mszy, jak pokazując, że po prostu jest mnóstwo ludzi, którzy chcą starej liturgii. Jeśli będą tłumy ludzi, którzy będą się dopominali tej starej liturgii, jeśli wszędzie, tak, w każdej parafii powstaną grupy osób, które będą tego chciały, duże, silne grupy, to wtedy hierarchia chcąc, nie chcąc, będzie musiała na nią pozwalać. Dlatego my zachęcamy do tego, żeby jak już człowiek zrozumiał, jaki jest problem, to żeby naprawdę od nowej mszy się zdystansował. Wydaje mi się, że arcybiskup co do tego stanowiska nie ma zarzutów, natomiast wydaje mi się, że wychodząc z tego jakby pojawił się ten zarzut, że tutaj bractwo nie daje tej prawdziwej szynki, używając porównania arcybiskupa, księdza arcybiskupa, a więc jak najbardziej my staramy się dać tyle, ile możemy. Staramy się uczyć kapłanów, staramy się zakładać kaplice, gdzie tylko jesteśmy w stanie, no i jest nas stosunkowo jednak niewielu, nie jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie, jednak jak najbardziej staramy się wspierać kapłanów, którzy właśnie są spoza bractwa, chcą się mszy świętej nauczyć i zupełnie nie ma tutaj u nas jakiegoś takiego odcięcia się. I też nie rozumiem, dlaczego arcybiskup tutaj uważa, że jakby chcąc do nas dołączyć, to musiałby trafić niejako do nowicjatu i zupełnie nie rozumiem, dlaczego ksiądz arcybiskup tak uważa. Ksiądz arcybiskup Chłonder ze Szwajcarii zechciał swoją emeryturę spędzić w jednym z naszych domów. Przełożeni się na to zgodzili i myślę, że został tam podjęty ze wszystkimi należnymi honorami. Zupełnie jakby nie wiem, skąd taki pomysł, że
my tutaj, nie wiem, lekceważymy innych, a już nie lekceważymy, staramy się nie lekceważyć nikogo, ani wiernych, ani tym bardziej osób duchownych. W dużej mierze po to bractwo istnieje właśnie, aby osobom duchownym pomagać wracać do tradycji. I ja tutaj w imieniu moich współbraci zapewniam, że jesteśmy jak najbardziej otwarci, z chęcią pomożemy każdemu kapłanowi starej mszy świętej się nauczyć. Oczywiście myślę, że do tego tutaj też ksiądz arcybiskup nawiązuje, że wielokrotnie w moich materiałach mówiłem o tym, że kapłan, który odbył nową formację, a odprawia mszę świętą trydencką, że tam on może mieć jeszcze pewne, powiedzmy, naleciałości, pewne braki teologiczne. Oczywiście no myślę, że jest to oczywiste, tak? Szczególnie w kontekście sakramentu spowiedzi. I myślę, że tutaj naprawdę nie jest to w żaden sposób kontrowersyjne, że taka sytuacja może mieć miejsce. Natomiast jakby nie oznacza to żadnej pogardy ani niczego takiego. Po prostu, jeśli chodzi o kapłanów, którzy samodzielnie poznają tradycję, no oczywiście to wymaga z ich strony pewnego zaangażowania, pewnej pracy, żeby poznać tradycyjną, chociażby właśnie teologię moralną, żeby naprawdę tą tradycję poznać. I między innymi po to istnieje nasze wydawnictwo Tedeum, między innymi po to nagrywamy też wszystkie te filmiki na kanale Szkoły Akwinaty i na naszym kanale Bractwa FSSPX w Polsce. FSSPX Polska, dokładnie kanał się nazywa. Także jak najbardziej, jeśli chodzi o takie stałe duszpasterstwo, to oczywiście trzeba szukać kapłana, który faktycznie przesiąkł tą tradycją. To bez wątpienia. A tych kapłanów, którzy właśnie odkrywają tradycję, zachęcam do tego, żeby przesiąkali tą tradycją. Tak? Ja nie twierdzę, że zbawienie jest tylko w bractwie świętego Piusa X. Nie twierdzę, że każdy ma ścisły obowiązek, każdy ksiądz ma ścisły obowiązek wstąpić do bractwa świętego Piusa X. Ale zachęcam do tego, żeby wszyscy poznawali tradycję. My jak najbardziej jesteśmy gotowi w tym pomagać i naprawdę właśnie zadbajmy, ci księża, którzy tradycję poznają, niech przesiąkają tą tradycją naprawdę. I ja ze swojej strony zachęcam z kolei wiernych do tego, żeby takich kapłanów szukali. Takich kapłanów, którzy naprawdę znają tradycyjną naukę Kościoła, którzy naprawdę tą nauką są przesiąknięci. I myślę, że bez wątpienia takich kapłanów można znaleźć właśnie u nas, w bractwie świętego Piusa X. Nie twierdzę, że absolutnie tylko u nas jest to możliwe. Wydaje mi się, że nigdy z mojej strony takie słowa nie padły. Także podsumowując, arcybiskup Jan Paweł Lęga to moim zdaniem w Polsce jedyny biskup, który faktycznie zasługuje na miano duszpasterza. Wydaje mi się, że tutaj te słowa, które zostały do nas skierowane, wynikały z jakichś błędnych informacji, które arcybiskup posiadał. To też nie były, on zarzekał się, że to nie są jakieś oskarżenia i zasadniczo się z nim zgadzam, to znaczy a propos tych plewów, tak, żeby nie mieszać do tradycyjnej nauki żadnych plewów pychy. Uważam, że rzecz jest faktycznie bardzo niebezpieczna, to znaczy, że to jest zupełnie realne zagrożenie w takiej sytuacji, kiedy tradycyjna nauka jest prześladowana. No to ci, którzy ją posiadają, to łatwo mogą wpaść właśnie w takie poczucie, że my tutaj właśnie wszystko posiadamy, my jesteśmy lepsi i tak dalej. To jest bardzo słuszna uwaga, znaczy, no tu jakby w pełni się z tym zgadzam i no my jak najbardziej staramy się temu przeciwdziałać. No, jak wychodzi, to już każdy musi sam ocenić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.